poruszyliśmy taki temat problemu pandemii, ale w kontekście gospodarczym. Zadając sobie pytanie, jak pandemia wpłynęła na sytuację gospodarczą przedsiębiorstw, ale także społeczeństw, ale także zatrudnionych pracodawców, więc chcieliśmy się zastanowić, jaki był wpływ pandemii trwającej jeszcze wówczas. No, kiedy już formalnie czas pandemii został zakończony formalnymi zmianami ustawy, no oczywiście uznaliśmy, że ciekawe będzie przeprowadzenie różnych badań już tak z tego kontekstu przebiegu dwóch ostatnich lat. No, udało nam się zaprosić różne osoby z różnych ośrodków akademickich. W konferencji biorą udział także przedstawiciele naszych nauczycieli akademickich, profesorowie, doktorzy, ale także nasi studenci. To jest dla nas także wielka wartość, że nasi studenci uczestniczą w takich wydarzeniach, mogą się rozwijać naukowo i mamy tutaj w tym wypadku, w wypadku tej konferencji, jest to trójka naszych studentów, którzy wygłosili referaty. No, mamy nadzieję oczywiście, że jakieś wnioski, które sformułujemy, będą ciekawe. Część z badań to jest taki przyczynek do dalszych rozważań, przyczynek do dalszych analiz. Na pewno trzeba wyciągnąć wnioski z tego trudnego czasu, bo eksperci sami podkreślają, że pandemie będą się powtarzać i my musimy być przygotowani do pandemii. I myślę, że to jest taka najważniejsza rzecz wypływająca nie tylko z tej konferencji, ale w ogóle całego tego okresu pandemii. W czasie dzisiejszej konferencji zaprezentowałem temat związany z sytuacją branży turystycznej wobec pandemii COVID-19. Branża turystyczna jest szczególnie wrażliwa na wszelkie zmiany związane z ograniczeniami wprowadzonymi w sytuacjach pandemicznych. Analiza, którą przedstawiłem, wskazuje na to, że w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego turystyka w najmniejszym stopniu ucierpiała, a wprowadzone mechanizmy wsparcia okazały się skuteczne. W świetle pozostałych województw ta analiza jest trochę inna. Uważam, że idea konferencji jest bardzo ciekawa. Temat związany z pandemią, z wojną na Ukrainie jest tematem aktualnym. Podejmowane są różnego typu badania dotyczące tej tematyki. Konferencja jest szczególnym miejscem, gdzie można przedstawić ciekawe analizy dotyczące sytuacji gospodarczej w naszym kraju, również w skali całego świata. Dlatego serdecznie zapraszam studentów, również pracowników naukowych do tego, żeby brać udział w tego typu wydarzeniach, nie tylko w charakterze słuchacza, ale także w charakterze osoby prezentującej. Dla studentów jest to zawsze okazja rozwoju, pogłębienia swoich zainteresowań, a także forma przetarcia w postaci możliwości wygłoszenia referatu przed szerszym gronem odbiorców. Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumenckie Polaków w handlu elektronicznym. Do podjęcia problematyki tego tematu zainspirowało mnie to, że podczas pandemii COVID-19 na sektor handlowy zostały nałożone liczne restrykcje. Między innymi ustanowione zostały limity osób, które mogą robić zakupy w danym sklepie. Zostały wyznaczone godziny dla seniorów, których dokonywać zakupów mogły wyłącznie osoby po 60 roku życia, a także zostało ograniczone funkcjonowanie galerii handlowych, między innymi poprzez to, że otwarte były tylko sklepy, które zajmowały się sprzedażą artykułów spożywczych, środków higieny, a także artykułów leczniczych. W związku z restrykcjami nałożonymi na sektor handlowy w dobie pandemii COVID-19, konsumenci zaczęli korzystać z handlu elektronicznego.
Z uwagi na to postanowiłam sprawdzić, czy konsumenci w dobie pandemii 19 korzystali z handlu elektronicznego, jak często oraz jakie kwoty przeznaczali na zakupy online, a także jakie kategorie towarów nabywali za pośrednictwem internetu oraz jakie cechy handlu elektronicznego były dla nich w tym okresie najbardziej istotne. Aby sprawdzić, czy pandemia COVID-19 wpłynęła na zachowania konsumenckie Polaków, przeprowadziłam badania ankietowe. I w moim badaniu ankietowym wzięło udział 163 respondentów. Moim zdaniem udział w konferencjach naukowych jest bardzo ciekawym doświadczeniem z perspektywy rozwoju przyszłej kariery naukowej. Pomaga także zdobyć cenne znajomości, a przede wszystkim, i to chyba najważniejszy aspekt konferencji naukowych, uczy jak występować publicznie, jak przemawiać do publiczności. Oraz uczy, jak opanować stres i tremę, a to jest ważne nie tylko w życiu naukowym, ale ogólnie w życiu. Udział w konferencjach naukowych polecam każdemu studentowi.